W Polsce to w ogóle mamy ten problem pedofilii strasznie rozwinięty, kościelnej. I te sprawy należałoby jak najprędzej wyjaśnić, bo oni sobie naprawdę za dużo pozwalają. To jest za niedopuszczalne w ogóle, co oni robią. A ty w ogóle przez cień myśli może ci przejść przez głowę, że Polska może nie mieć na takiej pozycji, na jakiej ma Kościół katolicki? Bo ja parę razy się nad tym zastanawiam, próbuję sobie wyobrazić Polskę, w której Kościół nie jest na takiej... Nie bez Kościoła, bez Kościoła to bez przesady. Ale wiesz, nie na takiej pozycji. No, nie na takiej pozycji. No, spójrzmy na Irlandię, gdzie podobno był to bardzo katolicki kraj, a w tej chwili jest kompletny odwrót od tego. Zresztą tam wyszły różne wstrętne rzeczy i przyszło pokolenie, które wymiotło Kościół. Także liczymy na was, młodzi ludzie. Ja naprawdę, no, przepraszam, możecie mnie nawet zastrzelić, może przyjść rycerz Maryi i ściąć mi głowę. Uważam, że ta instytucja jest do szpiku kości zepsuta. I naprawdę pozwalają sobie na takie rzeczy. 80 tysięcy filmów pornograficznych gościu miał. Jak on się nazywał? Zaraz sobie przypomnę. Okay. Ksiądz, którego udało się skazać. Wiesz co, ja mam 5 tysięcy utworów jazzowych na kompie. Chyba nigdy ich wszystkich nie przesłuchałem, a on miał 80 tysięcy filmów. No to jest naprawdę ogromna ilość. To jest wielka, gigantyczna ilość w ogóle, no, skandalicznego materiału, no, i rzeczy, na które oni sobie pozwalają. Ja nie mam nic przeciwko homoseksualizmowi. Niech sobie będą homoseksualistami, ale pedofilia to jest przesada. To jest gruba przesada i nie będzie czegoś takiego. Ja w ogóle nigdy w życiu nie puszczę dziecka do szkoły, znaczy do kościoła. Ochrzciłem dzieci, bo chciały, same poszły tam, moje córki. Tak? Tak, miały tam z 10 lat, no, poszły i się ochrzciły, bo chciały. Więc nie robiłem z tego problemu. No, ja rozumiem też, że nie każdy ksiądz to pedofil, tak? Ale myślę, że po prostu i tak nie wiemy całej prawdy i ja to po prostu uważam za skandaliczne, że w ogóle tą sprawę się w tej chwili zamiotło pod dywan. W ogóle cisza na morzu. Film Sekielskiego, który miał zrobić rewolucję, nie zrobił niczego. Nagle się okazało, że wiesz, przychodzi pani i mówi, a niech se będą tam, to... No ale przecież on był pedofilem. Nie, gdzie tam, to ten chłopak był nieusłuchany. Tam takie było tłumaczenie? Tak, to on był zawsze niegrzeczny, nieusłuchany. Już lepiej o tym nie gadać, cicho tam, cicho. Czy ktoś usłyszy? Jest to śmieszne, że w tym wszystkim, że pedofilia w Polsce też, tak? No jest tylko polski problem, jeżeli chodzi o różne branże, nazywając Kościół branżą oczywiście. Z czegoś to wynika, nie? Znaczy to po pierwsze pokazuje, że skłonności pedofilskie zawsze były i będą, no nie? No wiadomo, to kary za to są ogromne. Czyli można sobie mieć skłonności, ale niekoniecznie trzeba ich folgować. I właśnie o to mi chodzi, no. że możliwość tego, że ktoś może się na tym polu spełniać, w cudzysłowie ogromnym, no to wynika z czegoś, wiesz co chodzi? Jakby to nie jest tak, że to się pojawiło z dnia na dzień. No tak, ale dzieci nie mówiły swoim rodzicom, nie? Bo się dziecko wstydzi. Dziecko się wstydzi coś takiego powiedzieć. Dzieciaka jest bardzo łatwo zastraszyć i dzieciak ci nic nie powie. No co matce powiem? Co ja matce powiem? Wiesz, no, najczęściej nie mamy aż takich dobrych relacji ze swoimi rodzicami, żeby takie rzeczy, wiesz, moje dzieci by pewnie powiedziały, chociaż też nie jestem tego taki pewny. Czy wiesz, czy ja tam wiem wszystko, czy nie wiem wszystkiego, nie? Bo dziecko się boi powiedzieć i dziecko się wstydzi najzwyczajniej w świecie. A tak. Oni na tym żerują i